Hej, zapraszamy dzisiaj na filmik o najlepszych korektorach, ale nie będą to byle jakie korektory, bo będą to korektory, które najlepiej sprawdzają się w okolicy pod oczami. A jeżeli sprawdzą się pod oczami, to też całkiem prawdopodobne, że dobrze będą wyglądały na twarzy, bo odwrotnie nie zawsze taki scenariusz się sprawdza. No i umówmy się, skóra pod oczami jest takim wyjątkowym miejscem na całej twarzy, nieważne jakim wieku jesteście i jakim stanie ta wasza skóra pod oczami jest, bo tutaj dość mocno się mrużymy, tak, ruszamy tymi oczami, nasza twarz żyje, więc zawsze w tym miejscu te korektory powinny być wyjątkowe. Powinny być długotrwałe, kryjące, co najmniej średnio kryjące, no i jeszcze ewentualnie albo nawilżające, albo niewysuszające, jeżeli tego nawilżenia mieć nie możemy. I od razu Wam powiem, że ja nie przepadam za korektorami mało kryjącymi, poza tym, że mam duże cienie pod oczami i szukam dla siebie samej mocno kryjących korektorów, to też ogólnie nie widzę zbyt dużego sensu posiadania takich korektorów. No bo zawsze widziałam większy sens w posiadaniu mocniej kryjącego korektora i ewentualnie nałożeniu go w mniejszej ilości, kiedy tego mniejszego krycia potrzebujemy, niż posiadania dwóch korektorów mniej kryjącego i bardziej kryjącego. Ale to tylko moje zdanie. No i no, nie będę ukrywać, że większość z korektorów, które dzisiaj dla Was przygotowałam, to są produkty z wyższej półki cenowej. Są owszem też dwie tańsze propozycje, ale w przypadku korektorów, tak samo jak w przypadku podkładów i pudrów do twarzy, jest tak, że to są produkty, to jest kategoria makijażowa, w którą oczywiście warto zainwestować, bo od tego, jak Wasza twarz będzie wyglądać i jak ogólnie skóra i skóra pod oczami będzie wyglądać, zależy, jak cały makijaż będzie odebrany. Bo jeżeli cera będzie źle wyglądać, to już to mówiłam nie raz, nawet jeżeli będziecie mieć najładniejszy makijaż oczu, to jednak odbiór tego makijażu będzie trochę zaburzony. Więc w korektory warto inwestować. Jeszcze dodatkowo to podkreślę. No i przygotowałam dla Was 6 korektorów, taką tutaj złotą szóstkę, bo chciałam rzeczywiście wybrać tych najlepszych z najlepszych. Ja testowałam w swoim życiu bardzo dużo korektorów, też tych bardzo mocno kryjących, ale koncentrując się na tych, które są najlepsze, no już musiałam tutaj dość mocno te wszystkie inne opcje poprzeglądać i odrzucić słabsze ogniwa. Oczywiście, jeżeli o jakimś korektorze mówiłam wcześniej lub nawet był w ulubieńcach, ale dzisiaj o nim nie mówię, to nie znaczy, że on jest zły albo już go nie lubię, ale po prostu nie jest dla mnie najlepszy spośród tych, które testowałam i które obecnie są dostępne na rynku. No to jak już wiecie, czym się kierowałam przy wyborze dzisiejszych korektorów, no to przejdźmy już do naszego rankingu, czyli top 6 najlepszych korektorów pod oczy. I już tradycyjnie w tego typu filmach zaczniemy od tej najniższej półki cenowej i stopniowo będziemy przechodzić do tej najwyższej. I zaczynamy od klasyki YouTube'a, klasyki mojego kanału, czyli korektor Collection Lasting Perfection. Korektor, jakby Collection to jest nazwa marki, a Lasting Perfection to jest nazwa korektora albo serii produktów. I to jest korektor, który jest bardzo dobrze kryjący. Powiedziałabym, że na tej skali od najmniej do najbardziej kryjącego on jest tak w 3/4 drogi, czyli naprawdę to krycie można zbudować. No myślę, że wystarczy powiedzieć, że dla mnie on jest w stanie zakryć moje cienie pod oczami, a to już coś mówi. Spotkałam się z opiniami w internecie, że jego konsystencja jest dość gęsta, dość ciężka. Nie zgodziłabym się z tym osobiście, bo ja znam korektory, które są o wiele gęstsze, które są o wiele cięższe i bardziej dosłownie obciążają tą skórę. Także on nie jest jakiś strasznie lejący, nie jest też mega mocno zbity. Jest taka średnia konsystencja. Według mnie jest to przyjemny korektor. Jego cena oscyluje tak mniej więcej około 25 zł, 25-30. Natomiast nie jestem w stanie Wam podać gramatury tego produktu, bo nigdzie jej nie ma. Przeszukałam cały internet wzdłuż i wszerz i to nie był pierwszy raz, bo tak samo na stronie Superdraga, Bootsa czy na stronie producenta, czyli firmy Collection, nie ma podanej gramatury produktu. I na opakowaniu również tych informacji nie ma. Także tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, co warto przyznać, opakowanie się polepszyło. W tym sensie, że kiedy miałam jeszcze starsze opakowania, to po jakimś miesiącu używania wszystkie napisy z całego opakowania schodziły, po prostu się ścierały. A to już jest nowszy egzemplarz, który kupiłam w tym roku i dalej napisy wszystkie są, co uważam, że jest dużym plusem, no bo przynajmniej wiemy, po jaki produkt sięgamy. I też jeszcze jest taka, wiecie, ukryta jego zaleta, co zresztą na pewno wiecie, to jest mój ulubiony od lat produkt, jeżeli chodzi o bazę pod cienie. Bo przez to, że on jest taki mocno kryjący, to idealnie neutralizuje wszelkie zasinienia, jakieś żyłki, które na powiekach wszyscy mamy. No i też świetnie trzyma cienie przez cały dzień, dobrze się na nich blendują. No, ja już świadomie nie kupuję żadnej innej bazy pod cienie, bo wiem, że nic jemu nie dorówna. Także nawet jeżeli kupicie go i okaże się, że kolor nie jest dla Was dobry, to można go zużyć tak czy siak, wykorzystując go właśnie jako bazę pod cienie. No bo i tak na wierzch, na tą powiekę cienie będziecie nakładać, więc nawet jeżeli ten kolor będzie za różowy albo za ciemny,
to jest wyjście z sytuacji i to nie będą wyrzucone pieniądze w błoto. Jeżeli gdziekolwiek zostanie puszczona plotka, że produkt ma być wycofany, że Corrector Collection as Imperfection ma być wycofany, to ja się będę musiała zaopatrzyć w co najmniej, nie wiem, 10 sztuk, bo to jest najlepsza baza po odcienie na świecie. Kolejny korektor to jest również już hit internetu. W Polsce może jeszcze nie do końca tak popularny, jak jest to na zagranicznym YouTubie, ale rzeczywiście już powoli zaczyna jakby zdobywać coraz większą rzeszę fanek. I mowa tutaj oczywiście o tym korektorze z Maybelline. Zaczynam się śmiać, bo wiecie, że nikt nie wie do końca, jaka jest jego nazwa. U nas w Polsce on tutaj występuje jako Instant Anti-Age, ale zaraz pod tą nazwą pisane jest The Eraser Eye, czyli właściwie nie wiadomo, co jest główną nazwą, ale chodzi o ten korektor z Maybelline, który tutaj ma gąbeczkę. No jak widzicie, tą gąbeczkę znalazłam i znowu przytwierdziłam, bo swojego czasu używałam go bez tego elementu, ale wyglądał strasznie bidnie, więc gąbeczkę znowu założyłam z powrotem. Teraz wygląda może mniej zachęcająco, bo oczywiście wszystko się od tej gąbki brudzi, ale chyba to i tak wygląda lepiej niż takie opakowanie z takim tylko wyłącznie dzióbkiem. To jest korektor bardzo, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o jego cenę, no to znowu tutaj nie mamy jednej ustalonej ceny, bo zależnie od tego, czy kupicie go w drogerii stacjonarnej, czyli w Rossmanie, czy w internecie, w jakiejkolwiek innej drogerii, w sklepie internetowym, no to cena będzie się wahała od około 60 do 20 kilku złotych. Także wiadomo, że w internecie lepiej, jakby korzystniej jest dla nas cenowo kupować, ale kolor, mamy ten luksus, że można już sobie pójść do sklepu i wybrać kolor na żywo. Konsystencja tego korektora jest naprawdę wyjątkowa, bo można by ją spokojnie opisać jako piankową. I to nie jest zasługa tej gąbki, bo taki sam, jakby ta sama konsystencja, ta piankowość jest zauważalna również, kiedy tą gąbkę ściągniemy i po prostu aplikujemy prosto z opakowania na skórę. Ona jest bardzo jakby napompowana powietrzem. Przyjemna, bardzo łatwa w pracy. Mam wrażenie, że on jest jednak trochę zastygający, bardzo długotrwały, no i rzeczywiście dość mocno kryjący. Spokojnie zakryje też większe cienie pod oczami. Bardzo go lubię i przez tą jego lekką, piankową konsystencję świetnie sprawdza się na skórze pod oczami. A minus, no bo oczywiście taki minus też musi być, to to, że jego gama kolorystyczna dla mnie jest fajna, bo jest dość mocno żółta, ale wiem, że akurat w naszej szerokości geograficznej może nie do końca ta skala żółtości trafi do wielu osób. Także dobrze jest sprawdzić go na żywo, ale jeżeli akurat ta opcja kolorystyczna dla Was, ta jakby tonacja bardziej wpadająca w żółte kolory do Was trafi, to całkiem możliwe, że ten korektor trafi do Waszych ulubieńców wszechczasów. Ja się z nim bardzo polubiłam. Z chęcią po niego sięgam, czy to do zakrywania cieni pod oczami, czy do jakichś niedoskonałości na całej twarzy, bo zarówno w jednym i drugim zadaniu sprawdza się wyśmienicie. No i mam dwa kolory, także też już o czymś świadczy. Ten ciemniejszy, którego używałam latem, też dość mocno zużyłam, no a ten jasny, jaśniejszy, którego używam obecnie, no też widać po nim dość duże zużycie. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo dobry korektor. No i można by też powiedzieć spokojnie, że on jest świetnym produktem, świetnym korektorem pod oczy, nie tylko patrząc na niego jako produkt z półki drogeryjnej, ale biorąc pod uwagę wszystkie korektory, jakie są dostępne na rynku, niezależnie od ich ceny, to on spokojnie może tutaj konkurować z droższymi odpowiednikami, bo jest po prostu rewelacyjny. Ale uwaga, oba korektory, zarówno ten z Collection, jak i ten z Maybelline, lubią trochę ciemnieć, a zwłaszcza ten z Collection, także warto wziąć to pod uwagę przy wyborze odcienia. No i czas na niestety dość duży przeskok cenowy, bo biorąc pod uwagę już nawet tą droższą cenę tego korektora z Maybelline, czyli to powiedzmy 60 zł, no to ten następny korektor kosztuje już 106 zł. I jest to korektor z firmy Sene Cosmetics. Ja na chwilę o nim zapomniałam, ale ostatnio sobie coraz bardziej o nim przypominam, bo to jest oczywiście bardzo dobry korektor i bardzo kryjący, a ostatnio te bardziej kryjące korektory mają swoje 5 minut. I to jest korektor już takiej bardziej zbitej, jakby lepkiej konsystencji, bo rzeczywiście można go wyczuć pod palcami, kiedy na przykład go wklepujemy w skórę, tak jakby, wiecie, w większym stopniu niż te, o których mówiłam przed chwileczką. Ale rzeczywiście też jest to korektor długotrwały, bardzo długo się utrzymuje. Też bym go nazwała takim korektorem zastygającym, ale rzeczywiście na skórze pod oczami też potrafi ładnie wyglądać. Ewentualnie zawsze można nałożyć te cięższe korektory taką cieńszą warstwą na całej skórze pod oczami, a dołożyć ich dodatkową warstwę tylko w tych samych zasinieniach, czyli tutaj przeważnie w tej linii doliny łez, bo to też sprawi, że cały makijaż pod oczami, jakby cała skóra pod oczami nie będzie tak obciążona, zależnie oczywiście od tego, jaka jest kondycja Waszej skóry, ale zawsze jest to jakieś wyjście z sytuacji. Jeżeli macie ten problem, że macie duże cienie pod oczami, a skóra nie do końca przyjmuje te mocniej kryjące korektory,
no to zawsze można ten problem obejść w taki sposób. Także rzeczywiście jakby duża część internetu, mam wrażenie, że też może cały internet łącznie ze mną, trochę o tym korektorze zapomniał, ale warto Wam o nim przypomnieć, bo jest bardzo dobry, jest jakby z tej wyższej półki cenowej, ale nie jest to jeszcze ta najwyższa półka, tak? Czyli jest to 106 zł, ale też można się załapać czasami na promocje na stronie Cosmedanu, czyli właśnie firmy, która dystrybuje produkty Sena Cosmetics i warto mu zaufać. Jest bardzo dobry i swojego czasu pamiętam, że kiedy jeszcze nie odkryłam tego, o którym będę mówić za chwilę, to w tym byłam wręcz zakochana. Ten korektor aplikujemy tak samo jak ten z Collection, czyli mamy jakby aplikator, który wchowamy w całej buteleczce i jego plusem na pewno będzie też dość duża gama kolorystyczna, bo tam są zarówno bardzo jasne kolory, troszeczkę ciemniejsze, neutralne, bardziej żółte, także zawsze można coś do siebie dobrać, ale minusem znowu jest ta dostępność, bo dostępny jest tylko na stronie internetowej Cosmedanu, ewentualnie w jakichś tam wybranych salonach kosmetycznych, z którymi firma współpracuje. A mapka gdzie, w których salonach możecie dorwać te kosmetyki na żywo, znajdziecie na stronie Cosmedanu. No a następny korektor, no to jest właśnie już moja wielka miłość od wielu lat. Podobnie jak korektor Collection Lasting Perfection, to ten też już jest dla mnie kosmetykiem kultowym. Mowa tu oczywiście o korektorze Makeup Forever Full Cover. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile ja tubek zużyłam tego korektora. Co rzeczywiście mówi o tym, że ja często go i bardzo dużo go używałam, nie tylko na sobie, jeszcze kiedy klientki malowałam, bo on jest bardzo wydajny. To jest tubka 15-mililitrowa, a taka ilość tak napigmentowanego i skoncentrowanego produktu starczy Wam na bardzo długo. Ten korektor spokojnie nazwałabym konsystencją cięższą, bo on jest taki bardziej kremowy. Zresztą nawet tutaj na opakowaniu napisane, że to jest Camouflage Cream. No i właśnie ta nazwa jak najbardziej oddaje jego konsystencję. Jest taka kremowa, ale ładnie wyglądające na skórze pod oczami. Ja z powodzeniem używałam go na skórze pod oczami, tej mojej wymagającej skórze, przez wiele lat, ale zaznaczam naprawdę wyraźnie, że z mocno nawilżającym kremem pod oczy, czyli tym kremem z Bobbi Brown, który ogólnie świetnie sprawdza się z każdym korektorem, o którym dzisiaj mówię, także jakby Was to interesowało, bo też czasami kompatybilność kremu pod oczy nie gra do końca z naszym korektorem. Także czasami, jeżeli korektor źle się zachowuje pod oczami, warto pokombinować z innymi kremami. Full Cover był dla mnie przez wiele lat takim niedoścignionym ideałem i żaden inny korektor nie był mu w stanie dorównać, chociaż troszkę. Ostatnio z takim jednym jeszcze korektorem się polubiłam, ale ten dalej pozostaje głęboko w moim sercu i na pewno się z nim nie rozstanę. Nawet jeżeli z jakimś korektorem, nie wiem, coś mi danego dnia nie pasuje, to po prostu zmywam i wracam do tego ideału, bo on naprawdę ładnie na tej skórze pod oczami wygląda. Może za pierwszym podejściem Wam nie wyjść to, żeby jakby się ładnie wtopił w tę skórę, bo powiedzmy sobie szczerze, troszkę trzeba się nauczyć z nim pracować, bo ta konsystencja jest trochę inna od tych, które Wam pokazałam do tej pory, ale jak już się nauczycie z niego korzystać, to będziecie zadowolone. No i on też bardzo dobrze wygląda z każdym pudrem pod oczami. Wiadomo, że są pudry, które bardziej nawilżają lub wysuszają, ale w gruncie rzeczy on się dobrze prezentuje na skórze z każdym pudrem. No i też ogólnie dobrze się zachowuje na całej skórze twarzy, nie tylko na skórze pod oczami, bo nawet jakieś większe, nie wiem, przebarwienia czy niedoskonałości jest w stanie przykryć. Oczywiście używamy też mniejszej ilości, ale przez to, że on jest tak długotrwały, zastygający i utrzymujący się cały dzień i wodoodporny, no po prostu spełnia większość wymagań, które ja korektorom stawiam. I tak jak powiedziałam, tutaj mamy 15 ml i jest to korektor, za który trzeba zapłacić 125 zł, ale zależy w jakim miejscu go kupicie. Bo 125 zł to on kosztuje w oryginalnym, jakby autoryzowanym sklepie Makeup Forever w Polsce, a na stronie Sephory Polska, z tego co pamiętam, kosztuje już około 50 zł więcej. Także warto to stacjonarnie do jakiegoś sklepu, w którym on jest dostępny, pójść sobie dobrać kolor, bo z tym też myślę, jak zawsze przy takich korektorach będzie chwila zastanowienia, no bo te korektory lubią ciemnieć, ogólnie te zastygające, długotrwałe lubią ciemnieć, także po dobraniu koloru warto przeszukać internet, żeby się upewnić, że miejsce, w którym go kupujecie, jest jakby najkorzystniejsze dla Was cenowo. Nie pamiętam, czy poruszałam kwestię jego krycia, no ale jest to korektor o nazwie Full Cover, także jego nazwa zobowiązuje, dla mnie jest to krycie pełne. Następny korektor jest to produkt z marki Estée Lauder i jest to z tej serii Double Wear,
Ale uważajcie, bo seria Double Wear ma dwa korektory, jeden w takim aplikatorze właśnie wyciąganym, a drugi w tubce. I to właśnie ten w tubce chciałabym Wam polecić. To jest Double Wear Waterproof All Day Extreme Wear Concealer i właśnie ta nazwa jak najbardziej oddaje wszystkie jego właściwości. On jest wodoodporny, jest długotrwały, zastygający, bardzo ładnie wygląda na skórze pod oczami i jego konsystencja, powiedziałabym, już jest z tych lżejszych. Ona jest lekka, dość wodnista, ale zastygająca właśnie. No i też przy okazji tak przyjemnie kremowa, wręcz wydaje się być troszkę nawet nawilżająca, kiedy jakby nakładamy go palcem po skórze. Bardzo dobry korektor. Jego krycie no już nie jest, jakby chciałabym, żeby było większe, ale to już wiecie moje osobiste preferencje, ale spokojnie jest też znowu na tych 3/4 drogi do pełnego krycia, tak rzeczywiście też daje radę. Natomiast on już jest droższy nawet do tego full cover, bo on kosztuje około 140 zł i tutaj znowu mamy też 15 ml, czyli tak samo jak w przypadku tego Makeup Forever. Ale jeżeli, nie wiem, może Makeup Forever wydaje się dla Was zbyt ciężką konsystencją, korzystałyście z niego i nie przypadam do gustu, no to spróbujcie tego z Makeup Forever, bo mam wrażenie, że o tym korektorze jest dość cicho w internecie, a trochę chyba nie zasłużył na to. Zasłużył na to, żeby było więcej informacji na jego temat, żeby więcej osób o nim mówiło, bo jest to bardzo dobry korektor. No i właśnie taki bardzo długotrwały, ale też świetnie sprawdza się na skórze pod oczami. A też warto wspomnieć, i pewnie ta informacja się Wam przyda, że jeżeli używacie podkładów z gamy Double Wear właśnie, czy to Double Wear Light, czy to normalny, tradycyjny Double Wear, to ten korektor bardzo dobrze się z tymi podkładami łączy, bo przy tych zastygających podkładach czasami jest taki problem z połączeniem właśnie na tej linii, gdzie korektor się kończy, podkład zaczyna, bo zastygająca konsystencja podkładu jakby kłóci się z często niezastygającymi korektorami pod oczy. A ponieważ to jest ta sama gama, no i właśnie ta konsystencja, no nie, konsystencja jest inna, ale właściwości zastygające i wodoodporne są zbliżone do tych podkładów, to on ładnie z tymi podkładami współgra. Ja osobiście używam tego podkładu Double Wear Light i on, to jest duet idealny. Bardzo dobrze się ze sobą łączą. Natomiast no znowu tutaj możemy się kłócić z tym tematem dostępności kolorów. Ja mam akurat dwa odcienie, jeden jakby bardziej chłodny, drugi cieplejszy. No i akurat jeżeli o ten korektor chodzi, to dostępność do niego jest bardzo ułatwiona, no bo dostaniemy go zarówno w Douglasach, w Sephorach, no i jakichś tam innych drogeriach, może nie sieciowych, w których Estée Lauder jest właśnie dostępny. Także jeżeli o to chodzi, to rzeczywiście łatwo jest pójść i poznać go osobiście. No i następny i ostatni już korektor w dzisiejszym zestawieniu to jest mój też ostatni faworyt, właściwie jakby najbardziej świeżo poznany, tak? No bo rzeczywiście chyba w czerwcu jakoś tak dopiero się z nim poznałam i przyznam szczerze, że na samym początku nie podzielałam wszelkich zachwytów, jakie w internecie na jego temat krążą, ale po kilku, może kilkunastu użyciach zrozumiałam, o co chodzi. Mowa oczywiście o Tarte Shape Tape. I to jest korektor, o którym na pewno słyszałyście, jeżeli oglądacie filmiki YouTube'owe, zagraniczne czy też polskie, bo ostatnio na polskim YouTube też o nim jest dość głośno. To jest produkt, który łączy w sobie wiele wyjątkowych właściwości, bo właśnie jest mocno kryjący, ale jego konsystencja jest dość lekka. Jest dość wodnisty, dlatego też mamy aplikator jakby z takim właśnie normalnym aplikatorem błyszczykowym, opakowanie z aplikatorem błyszczykowym. Zastygający, długo utrzymujący się. No i można też spokojnie powiedzieć, że jego krycie robi wrażenie. Robi wrażenie do tego stopnia, że jak pokojarzyłam fakty i przypomniałam sobie już w momencie, kiedy go przetestowałam na sobie, przypomniałam sobie, w jakiej ilości używają go amerykańskie youtuberki na twarz, szczególnie na skórę pod oczami, to nie mogłam tego pojąć. Po prostu te fakty się ze sobą nie łączyły. Mówię, jak? Dlaczego? Skoro naprawdę wystarczy jego bardzo mała ilość, żeby pokryć nie dość, że cały obszar pod oczami, to też, żeby uzyskać bardzo zadowalające krycie. Także jest to bardzo dobry korektor. Ten szum wokół niego jest jak najbardziej uzasadniony. To nie jest taki produkt, który, nie wiem, czemu wszyscy o nim gadają, chyba, nie wiem, są opłaceni. Nie, on rzeczywiście jest świetny. No ale znowu, no nie może być, nie można mieć wszystkiego. Jest minus i jest to oczywiście dostępność. Obecnie Tarte nie jest marką dostępną w Polsce. Można, no może tak, inaczej, jest dostępny w internecie, no bo w tym momencie wszystko mamy dostępne w internecie, ale jeżeli chodzi o taką dostępność stacjonarną, to czegoś takiego nie znajdziemy, co ile mi wiadomo. Dostaniemy go albo na stronie oryginalnej Tarte, natomiast ja nie zamawiałam z tamtej strony. Wydaje mi się, że wysyłają do Polski, ale nie wiem, jak droga jest wysyłka, czy opłacicie cło, nie wiem. Na stronie oficjalnej marki, czy
czyli właśnie Tarte. On kosztuje chyba około 120 zł po przeliczeniu z dolarów, ale można go też dostać w drogeriach internetowych, w takich sklepach internetowych, które jakby ściągają z zagranicy te amerykańskie marki. Moje wszystkie odcienie Shape Tape pochodzą ze sklepu looktop.pl i to jest jeden z takich właśnie sklepów, które oferują wszystkie amerykańskie marki już jakby wysyłane z Polski, natomiast są one oczywiście droższe niż zamawiane z oryginalnej strony producenta, no bo ten Tarte Shape Tape kosztuje tam około 170 zł. I jest to wiele wyższa cena, ale przynajmniej mamy tę pewność, że nie zapłacimy już cła, kiedy przesyłka do nas przyjdzie, podwyższając od razu cenę produktu. Oczywiście z jakiego sklepu, z jakiego źródła sobie ten korektor zamówicie i czy w ogóle, no to już wybór należy do Was, ale jakby co, jest to naprawdę bardzo dobry korektor, no i cieszę się, że go mam. Tak myślę, że warto go podsumować. I to już wszystko na dzisiaj, to były wszystkie korektory, które dla Was przygotowałam, które według mnie są najlepsze, szczególnie do skóry pod oczami, no i ogólnie do twarzy też. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące innych korektorów, które, nie wiem, są dostępne na rynku, ale może o nich nie mówiłam, ale być może testowałam, to zostawcie swoje pytania w komentarzach na dole. Jak zawsze postaram się jak najwięcej z Was zaspokoić odpowiedzią. No i też koniecznie spróbujcie swój własny ranking, taki chociażby top 5 albo top 6, obojętnie, zróbcie w komentarzach najlepszych korektorów pod oczy konkretnie. A jeżeli nie macie do porównania aż tylu korektorów, bo jak najbardziej to rozumiem, nie wszyscy testują tyle rzeczy co ja, to dajcie znać, jaki korektor się Wam sprawdza właśnie pod oczy, bo na tym się koncentrujemy, ale też przy okazji musicie też zaznaczyć, jaką macie tą skórę pod oczami. Czy macie napiętą, dojrzałą, młodą, jak, bo to da większy podgląd na to, jaki korektor wybrać, jeżeli akurat szukamy takiego produktu. Myślę, że na koniec warto Wam też jeszcze przypomnieć, jakby a niektórym to wyryć w pamięci, że oprócz używania dobrego korektora trzeba też używać, trzeba, już nie tyle, że wypadałoby, ale trzeba używać dobrego kremu pod oczy. No bo korektor są swoją drogą, ale jeżeli skóra pod oczami będzie przesuszona i ta suchość nie będzie wynikała jakby z jej właściwości, ale z odwodnienia, to korektory nie będą wyglądać dobrze. Nawet te najdroższe, najbardziej nawilżające. Niestety pielęgnacja to już jest coś, od czego zależy naprawdę dobry wygląd skóry ogólnie na całym ciele, nie tylko na twarzy czy też pod oczami. Także kremy pod oczy to jest podstawa. Oczywiście nie każdy musi i potrzebuje używać takiego kremu gęstego, mocno skoncentrowanego, jakiego ja używam, tego Bobbi Brown, którego też wiem wiele z Was pokochało, ale warto jakikolwiek krem używać. Nawet jeżeli jesteście młode, jeżeli macie, nie wiem, 18 lat, to i tak warto jakiś najzwyklejszy krem pod oczy, no bo ta strefa pod oczami potrzebuje dodatkowej miłości. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdują się wszystkie informacje na temat produktów, o których dzisiaj mówiłam. Tam są ich pełne nazwy, linki, pod którymi możecie je znaleźć. Postaram się takie fajne, korzystne linki poszukać. No i oczywiście tam są też informacje na temat mojego makijażu czy lakierów do paznokci, no bo jak widzicie, zmieniłam kolor. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. No i zachęcam też do subskrybowania kanału, bo co tydzień pojawiają się dwa filmiki, także jest co oglądać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie moimi widzami. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!